Today's episode is sponsored by a Google Translator and Mr. Cream, camera operator from Holiday Diaries. To jest taki interesujący. Co robisz na co dzień? Na co dzień? Wiesz co, ja się zajmuję informatyką, komputerami. To jest moje całe życie. No tam trochę internet, to tam może też lubię. Tylko internet? No tylko. A jaki masz komputer? Nie jaki wiem. Procesor? Nie wiem. Ja mam teraz taki czterordzeniowy, kupiłem. Oh my god! Wow! No może niekoniecznie czterordzeniowy, a dwurdzeniowy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest laptop Dell Latitude. Latitude. Chyba nigdy nie nauczę się tego wymawiać. Tak więc Dell Latitude D531. Laptop w stanie idealnym, wylicytowany za niecałą stówkę. Jego specyfikacja to dwurdzeniowy AMD o taktowaniu 2 GHz oraz 3 GB pamięci RAM DDR2. Jednym słowem jest to kawał oldschoolowego sprzęciora. Choć osobiście nie przepadam za laptopami, ten bardzo mi się przyda ze względu na posiadanie portu COM, który mogę podłączyć do samochodu w celu diagnostyki oraz zmiany parametrów silnika. A tak poza tym port COM jest bardziej stabilny od portu USB. Co do przycisków i samej klawiatury nie mam żadnych zastrzeżeń, ponieważ chodzą bardzo ładnie. Wizualnie wygląda, jakby był używany jakoś maksymalnie przez miesiąc. Żadnych zadrapań, zabrudzeń i tym podobnych rewelacji. Na dysku na razie testowo jest zainstalowany Linux, jednakże docelowo zainstaluję na nim Windows XP, bezproblemowo współpracujący z programem Opel Tech 2 do diagnostyki samochodów. Dużym plusem jest różnorodność wyjść znajdujących się na obudowie laptopa, wyjście do podłączenia z internetem, wyjście S-Video, dwa porty USB, niestosowane już w dzisiejszych czasach wyjście modemowe, wspomniany wcześniej port COM, no i bardzo przydatne wyjście WGA. Z boku natomiast znajduje się napęd DVD oraz dwa wejścia USB. To wyjście nie mam pojęcia, czemu miało służyć. Jak widać, jakieś cyferki tutaj, 1394. No i standardowe wyjście audio. Natomiast do czego służy ta szufladka? Oto jest pytanie. Prawdopodobnie za pomocą jej wsuwało się jakieś archaiczne karty SD, ewentualnie jakieś karty SIM, nie mam pojęcia. Zobaczmy teraz, co znajduje się pod spodem. Odkręcając tą śrubeczkę możemy dostać się do pamięci RAM oraz bateryjki zasilającej BIOS. Za pomocą tego portu prawdopodobnie możemy przyłączyć dodatkowe źródło energii. Natomiast tutaj znajduje się przycisk zwalniający baterię.
Do laptopa dodatkowo podłączyłem podstawkę chłodzącą, aby przedłużyć jego żywotność. Zobaczmy jeszcze w BIOSie, co dokładnie mamy w środku. A więc procesor AMD Dual Core o taktowaniu 2 GHz. 3 GB pamięci RAM DDR2. Tutaj natomiast informacje ogólne na temat sprzętu i kontrolerów. Informacje na temat baterii. No i tak jak sądziłem, port znajdujący się pod spodem komputera służy do zamontowania jeszcze jednej dodatkowej baterii. No i naprawdę mnóstwo dodatkowych funkcji. Tutaj już wcześniej wspomniany Linux Mint. Dodatkowym plusem tego laptopa jest dosyć duża matowa matryca. Natomiast minusem dosyć duża waga, no i gabaryty. Jakość wykonania jest naprawdę super, ponieważ nie jest to jakiś chiński tani plastik, tak jak w przypadku ówczesnych laptopów, na przykład Asusa. Laptop ponadto posiada kartę Wi-Fi, która bezproblemowo współpracuje pod systemem Linux. Jeśli chodzi o grafikę, nie widać tutaj jakichś fajerwerków. Jednak ja, ze względu na jego mobilność, jak już wcześniej wspominałem, będę go używał do diagnostyki samochodowej lub ewentualnie po podłączeniu kontrolera będziemy mogli na nim miksować muzykę. Natomiast jeśli chodzi o gry, to jeszcze nie wiem, ponieważ nie sprawdzałem karty graficznej. Podsumowując, w przedziale do 100 zł ciężko by było znaleźć lepszy sprzęt w takim stanie. Po prostu jestem zadowolony i po prostu jestem taki zadowolony. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć!